Tu Kazimierz, jesteśmy w Seattle. Powiedz, gdzie jesteśmy w Seattle? W Columbia Center Observatory Skyview na 73 piętrze. I pokażemy teraz tutaj naokoło, jak wygląda sad, bardzo malowniczo położony, otoczony górami kaskadowymi, a wody to nie wiem, jak się nazywają, zatoki, nie zatoki, Lake Washington, jeszcze coś z jezior. Teraz tak, tu jest ta główna autostrada numer 5. Widzę, że sam gdzieś jest lotnisko, tu samoloty do góry lecą tu w tym kierunku, chyba na lotnisko, bo on, tak. Nie wiem, czy on zbliża się do lądowania, tak. Do lądowania, aha. No i teraz przejdziemy króciutko takim filmikiem. Tam jest wysokie te... Góry kaskadowe. Ale wysokie te budynki to jest downtown, city? Nie wiem, tu my się znajdujemy tu w downtown. A tu w downtown, to co tam jest jeszcze? Tam jest jeszcze inne miasto? Dzielnica. Albo city. Dzielnica taka może biznesowa, czy jakaś? Nie, no trzeba zobaczyć na mapie tam. Aha. Krenton czy jakoś. Aha. I tu, tam idziemy. Teraz idziemy tą stronę. Idziemy szybciutko tak naokoło. Pokażemy od samego, od tego mostu. On się jakoś nazywa ten most. Homer Hadley Memorial. I teraz idziemy króciutko, tak szybciutko tu idziemy. Lotnisko, autostrada. Okay. Teraz. Widać, jakie firmy są. Starbucks, Amazon, Costco, Expedia, Boeing. Aha, to jest film, który się znajdują w firmie. Starbucks, Amazon, Costco, Nordstrom, Microsoft, Boeing, Expedia i Eddie Bauer. Dad, did you know that Nordstrom started here? O, twoja firma Expedia tu jest. Tu jest to Boeing Field, czyli tu jest ten Boeinga fabryka, gdzieś... Aha, czyli to jest przed nami, tak. To wszystko, to jest fabryka Boeinga. Aha. Te wszystkie hale produkcyjne i bocznice kolejowe. I port, to jest wszystko Boeing. To jest potężna fabryka. To jest wszystko Boeing. Autostrada i prawie port. Do portu się wszystko ciągnie. Tak, do portu. I teraz tu mamy dwa mecze, te dwa stadiony wielkie. Tak, poczekaj. No i teraz o tych stadionach to przeczytaj. A. Tu jest. A stadion się jeden Century Link Field. Aha. I Safco Field. Tak, dwa wielkie stadiony. Century Link pisze na tym. Century Link. I w tej chwili tam się odbywa mecz. Dużo ludzi. Ale mecz futbolowy czy baseballowy? Nie wiem. Drugi jest pusty. Tak, piłkę kopali. No to futbol, to futbol. Futbol. Czy soccer? Tu jest metro. No i tam jest ta autostrada numer 5, którą przyjechaliśmy z Tukwila, nie? Także tam na końcu mieszkamy. No, czyli to jest... Wszystkie te hale to jest firma Boeing. I teraz tu są opisane te. Szczyty. Mount Baker. 10 tysięcy stóp to jest 3000 metrów ponad. Mount Rainier. 14 tysięcy stóp to jest około 3500 metrów.
i 8 Mount St. Helens. Tak. Więc mamy tą część pod wodą. Różne statki przewodnikowe. I będzie. Pisze Washington's Port Actives, Coast Garden Station, Harbour Island i to. My name is Elliot i tu jest ta część portowa. Tu przychodzimy do tego słynnego budynku igły, Seattle Igła. Tak i do końca. O, zobacz, tu jest statek wycieczkowy już blisko. Blisko tu. Ten pierwszy, ale on jest za niski. Mnie się wydaje, że on jest za to nie, to jest mały. Myślisz, że tamten? Tamten jest wyższy i większy. Tamten. To może tylko być taki do Vancouver albo Seattle. Tam stoją dwa, czyli jeden z tych dwóch. To będzie szykowane na ten kurs. To są te góry. Mount Jupiter to jest Jowisz. Góra Jowisz. A tu są góry, tak? To, a tu pokazują góry. Tu są te góry, tak. Które tam z daleka widać. Za chmurami. Great Olympic, tak? I tu są, tu się nazywa cała ta część Inlet. Inlet też tam, gdzie to koło, to jest Inlet. Albo tu nawet, tu też... Inlet to jest koniec półwyspu. No to te statki też przebywają tu wycieczkowe. Bo widać. Nie, to jest prom, bo z promu samochody wyjeżdżają. Prom samochodowy. Może na jakieś wyspy jeździ. Samochody jadą. Akurat wyjeżdżają samochody. Wyjeżdżają samochody z tego promu. Tak, to jest prom. Może był na Alaskę. Samochodowy? Nie wiem. Okej. Tu są te wysokie budynki. Tu są te wysokie budynki downtown, także to tamto to jest jakaś inna dzielnica, bo także tu jest całe downtown wysokich budynków Seattle, bo widać, że się na dół patrzy. O, tu jest ta część tych wysokich. Okej, ładny filmik. No to tamto już filmowałeś, czy jeszcze przejdziesz do końca? Przejdę. Sobie zrobimy zdjęcie. A i to jeszcze pisze, gdzie jest Muzeum Lotnictwa chyba. Muzeum Lotnictwa. To jest Fabric Alaska Building. Spotkały Spice Needle. To jest to Spice Needle. I Columbia Center, to my jesteśmy, tu się zmieniamy. Czyli tu budynki od najwyższego do najniższego. 937 stóp ma Columbia Center. Columbia Center. Czy to Spice jest niższe? No. 605 feet? Tak, niższe. Czyli to jest około 300 metrów ten Columbia Center. Space Needle. Mm-hmm.
Mr. Alaska Building, City Public Library, 60 metrów wysokości, 107 stóp. City of Great Wheel, 175 MPM Muzeum, Hammering Man. To na razie tyle. Obeszliśmy całe obserwatorium wokoło i na razie na tyle. Koniec. Dzięki za wspólne oglądanie. Pa, pa, bye, bye.